po dzikich żalach przyszedł czas na film, który nie wiem, czy jest najlepszy, ale na pewno zapamiętam go z tych, które obejrzałam w 2002 roku. Czyli Ceremonia Claude'a Chabrola z 95. Oczywiście jest starość, ale też zachęcam, bo nagrywałam o filmach, które mi się podobały po prostu na bieżąco. Na przykład odkrycie Joanny Hogg podczas tegorocznej, raczej zeszłorocznej edycji Nowych Horyzontów. To było dla mnie przeżycie i coś nowego. Claude'a Chabrola znałam tylko z filmu Kurczę na kwaśno. I już mogę powiedzieć po tych dwóch filmach, że Chabrol specjalizuje się w konflikcie i dramacie, w mroku i w gęstości. Inspirował się i bardzo doceniał Hitchcocka, więc to mamy coś wspólnego. Ale jest to zupełnie nowy język filmowy i nowy styl. I co oczywiście ja bardzo lubię, cenię i szanuję, czyli autorskie kino. Tak jak w poprzednich odcinkach narzekałam na postaci i na bohaterów, tego jak są źle napisani, tak tutaj mamy dwie kontrastujące ze sobą bohaterki. Isabelle Huppert, która gra urzędniczkę na poczcie i taką jest filuterną łobuziarą, która lubi płatać figle. I Sandrine Bonner, która pracuje jako gospodyni domowa, jako pomoc domowa w domu bogatych ludzi. Jej tajemnicą jest to, że nie umie czytać i próbuje to ukryć. Jest jej wstyd i tajemnica, no jest jakby ostatnią taką ostoją, by nie dać się właśnie do końca upokorzyć. I Pech jest taką wesołą dziewczynką z kucykami, kolorową, barwną, zabawną, energiczną, która naszą cichą i wycofaną, izolującą się Sandrine próbuje podburzyć. Próbuje, żeby zbuntowała się przeciwko pracodawcom. Ale wszystkie te ich przygody wydają się dosyć niewinne. Nikt się nie spodziewa tego, że zakończy się to wszystko rzezią w takt opery Mozarta. Wszystko jest tutaj wysmakowane, to może złe słowo, ale i przestrzeń, i postaci, i ta inscenizacja, jak ten dom jest ograny, że nasze bohaterki siedzą na górze, oglądając telewizję, cała rodzina siedzi na dole, na kanapie z partyturą w rękach i słucha właśnie i ogląda Don Giovanniego. Więc mamy oczywiście ten podział i tą hierarchię, kto jakby uzyska tą władzę nad drugim. Kto jest wyżej? Mamy tutaj ten konflikt też właśnie klasowy. Mamy tą atmosferę niepokoju od samego początku, właściwie od pierwszych scen, te ich wybryki, właśnie to są takie niegroźne wybryki, w końcu eskalują. I myślę, że właśnie ta eskalacja bardzo Chabrola interesuje, jak to się dzieje, ale nie mamy tutaj żadnego specjalnego moralizatorstwa czy pokazywania mechanizmów. Po prostu jest to taki niespodziewany wybuch. Świetna jest Huppert w tej roli, taka rozbójniczka z takim błyskiem w oku, zawsze gotowa do działania, zawsze w jakiejś akcji. Tutaj Sandrine Bonner idealnie pasuje do tej roli. Ja ją kojarzę właśnie z taką wycofaną, taką niepokazującą emocji, zdystansowaną. Nie przepadam za nią, no ale tutaj w tym duecie, no jakby świetnie podbija energię Huppert i jej taką naturalną radość życia i taki pęd do działania, właśnie do brania życia jakoś w swoje ręce.